początek kariery zawodowej jako junior software inżynier, a po zakończeniu kursu pomagamy też kursantom znaleźć pracę, żeby przekonać ich, tak, że faktycznie jest taka praca na rynku, to wspieramy ich w znalezieniu. Kursy są przede wszystkim dla osób, które wiedzą, że ciężka praca popłaca i że trzeba poświęcić nie tylko te 8 godzin dziennie, ale często dużo więcej, żeby się czegoś dobrze nauczyć. Dla osób silnie zmotywowanych i ambitnych, no i dla tych, którzy umieją myśleć logicznie, bo nie każdy programista może zostać, no na pewno nie humanista, który skończył filologię polską i matematyczną nigdy nie miał nic wspólnego. Znam mnóstwo. Tak, ale nie osoba, która miała coś wspólnego z matematyką, miała z tym problemy z dodawaniem ułamków. No najchętniej dla osób, które już mają jakieś wykształcenie techniczne, aczkolwiek niekoniecznie, bo wystarczy mieć umysł ścisły. Kurs polega na tym, że trwa 9 tygodni, jest w wymiarze full time, 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Czyli jest to 360 godzin nauki. Minimum 360, bo przewidujemy, że kursanci będą siedzieli i ćwiczyli dużo dłużej, bo będzie im zależało na tym, żeby się nauczyć. W grupach 15-osobowych, bo tak naprawdę im mniej, tym lepiej. Nie chodzi nam o to, żeby wypuścić nagle 50 osób, 50 programistów, którzy nie będą mieli pojęcia, co robić, tylko 15 osób, ale 15 osób, które są dobre. No, nauczyciele. Zależy nam na tym, żeby były to osoby, które naprawdę są dobre, są dobrymi programistami, którzy pracują, siedzą w tym już od jakiegoś czasu, którzy są specjalistami w swoim fachu. Pierwszy kurs zaczyna się 1 października, trwać będzie do 4 grudnia, kiedy właśnie będą odbywać targi pracy, o których zaraz powiem. Nauka będzie polegała przede wszystkim na praktyce. Minimalizujemy teorię do tylko niezbędnych informacji. Będzie to samodzielna, to wykonywanie samodzielnych projektów, będzie praca grupowa, będzie nauka przez tworzenie. Celujemy w to, żeby uczyć rozwiązywania problemów, a nie tylko pokazywać, jak to zrobić. A przy okazji chcielibyśmy też nauczyć kursantów takich soft skills, czyli umiejętności pracy w grupie, nastawienia na klienta, czy odporności na stres, czy umiejętności wykorzystania swojego czasu. Po zakończeniu kursu organizujemy właśnie targi pracy, czyli takie dwudniowe spotkanie z firmami, które zatrudniają programistów, naszymi partnerami, na którym będą mogli poznać naszych kursantów, zobaczyć, jakie projekty stworzyli, tak, zobaczyć ich portfolio i zatrudnić ich w swoich firmach. Z firmami, z którymi nawiązujemy partnerstwo, wygląda to tak, że chcielibyśmy, żeby obiecały naszym kursantom na początek pracy 3 miesiące i tam mentoring swoich pracowników, natomiast później pozwalały im się rozwijać dalej, czy to pod ich okiem, tak, czy przegrać, czy już jedną. No ja tutaj przyszłam, żeby przede wszystkim wam o tym opowiedzieć, bo nie mam kursów programowania bez programistów i szukam osób, które chciałyby się w to zaangażować razem z nami. Przede wszystkim wykładowcy, czyli osób, które umieją, chcą uczyć, bo mają wiedzę i chcą ją przekazać, a przy okazji umieją. Lubią przebywać z ludźmi, lubią występować przed ludźmi, gotowe są właśnie przekazywać swoje umiejętności, a przy okazji lubią taką bardzo samodzielną pracę i bardzo kreatywną. No i partnerów, tak? Partnerów już mamy, natomiast zależy nam oczywiście, żeby było ich jak najwięcej. Firmy, które będą chciały zatrudniać naszych kursantów lub nawet przyjść na takie targi pracy i zobaczyć, jak to wygląda, to wpaść podczas kursu i po prostu zobaczyć, jak wygląda taki kurs, jak oni pracują, to w ogóle wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób nawiązać z nami współpracę. Więc bez względu na to, co teraz myślicie, bardzo będziemy zadowoleni, jeśli przyjdziecie do nas z nami, nie wiem, zadać jakieś pytania, tak opowiadacie, jestem tutaj ja, jest Marcin Tchórzewski i czekamy na komentarze. Dziękuję bardzo. Czy jeżeli ktoś chciał być wykładowcą, to znaczy, że będzie miał wycięte te 2 miesiące z życia w wymiarze full-time'owym, czy też jakoś ich przeplatać? My jesteśmy w stanie się bardzo dogadać. My szukamy osób, które stworzą kurs od podstaw przede wszystkim, swój autorski, będą razem ze sobą współpracowały, mogą pracować full-time, pracować part-time, przyjść do nas na 2 tygodnie na każdym kursie, przyjść do nas 2 razy w tygodniu i posiedzieć z tymi kursantami i popatrzeć na to, co oni robią. I oczywiście jest to po prostu.
teraz gra przy tym drinku. To się to też na mnie. To drugi najemnik. Tak, więc tak się składa, że będę mówić o tym samym niemalże. Także troszkę mamy timing. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą Days Girls? Tak, dobra. To ja tak skrócę na takim innym poziomie abstrakcji. Days Girls to są dwudniowe warsztaty, które są dla dziewcząt głównie targetowane, ale nie tylko. Mamy taki model, w którym uczymy wolontaryjnie wszystko. Trzy osoby, trzy dziewczyny, każde podczas warsztatów są uczone przez jednego z coachy. Duża część z naszych coachów jest tutaj teraz. I chciałam wam opowiedzieć o tym, co się dzieje po Race Girls. I właściwie do kogo trafiłyśmy. Trafiamy w nic, tak. Trafiamy głównie do paru grup osób. Jest taka malutka grupka osób, które już mają dość duże doświadczenie w programowaniu i chcą po prostu przyjść i nauczyć się innej technologii. Są osoby, które do nas aplikują, bo są jeszcze w liceum i chcą zobaczyć, czy będzie im się podobało programowanie. I jest taka największa grupa, która do nas aplikuje i zobaczyłyśmy, że to jest bardzo duży potencjał. To są osoby, które podjęły już decyzje życiowe, to znaczy poszły na studia, były to właśnie filologie klasyczne albo historia, czy głupie coś innego. Mógł być to każdy kierunek świata, jak się okazuje. To są osoby, które stwierdziły, że to nie jest jednak dobry wybór dla nich i chciałyby spróbować z programu live teraz. Takich osób na warsztatach Race Girls jest najwięcej i takie osoby po tym, jak już skończyły się warsztaty, potrzebują dodatkowej pomocy. Problem jest taki, że kiedy chce się nauczyć programowania, a jednocześnie już się utrzymuje człowiek jako osoba od marketingu, ktoś tam inny, tak? Ktoś, kto się będzie dziennie wykonuje jakąś jedną pracę, to ma właśnie tak mało takiego czystego zapału, żeby po prostu siedzieć po godzinach i po prostu przejść to. Bo jest się zmęczony po 8 godzinach, no. I dziewczynom potrzeba, dziewczynom i chłopakom w warsztatach potrzeba wsparcia. Dlatego chcemy uruchomić grupy robocze. To będą grupy, które będą mniej więcej 5-osobowe, będą uczone przez jedną lub dwie osoby i będą co tydzień się spotykać po prostu i osoby, które będą na tym kursie, będą miały szansę po prostu być lepiej zmotywowane do tego, żeby rzeczywiście zmienić karierę. Są dziewczyny, które są chętne i mimo tego, że od warsztatu minęło już parę miesięcy, są nadal chętne, więc po prostu wyobraźcie sobie tą górę entuzjazmu, którą muszą mieć do tego. Natomiast mamy taki skromny problem. Teraz startujemy z jedną grupą roboczą, będą ją prowadzić na zmianę shot z Tomaszem, ale potrzebujemy więcej osób, które mogłyby też pouczyć po godzinach osoby chętne, które mogłyby te później tworzyć z nami community Ruby on Rails w Warszawie i chciałabym was bardzo poprosić, żeby jeżeli czujecie, że może moglibyście uczyć kogoś, jeżeli czujecie, że macie do tego talent albo zapał, jeżeli macie tą chwilę wolnego czasu raz w tygodniu, to bardzo was proszę o kontakt i mam nadzieję, że będziemy mogli uczyć już teraz po prostu całą nową gamę programistów Ruby on Rails wolontaryjnie dla dobra świata. To będzie przyszło raz w tygodniu po jakieś 2-3 godziny. Tak. I na przykład myśmy się z Piotrem tak dogadali, że będziemy się prowadzić jedną grupę, więc dzięki temu, jeżeli któryś tam na przykład nie wiem, pojedzie na wakacje, albo któregoś tam tygodnie nie będzie mu pasowało, to po prostu drugi poprowadzi wyłącznie tą grupę. Więc można fajnie było tak jakby dobierać się w ogóle w pary prowadzących, dzięki czemu można się jakoś swapować, albo prowadzić teraz na 2 tygodnie po prostu. Żeby też tak. Się nie przeważyć. W szczególności programem też tych grup roboczych zajmuje się chwilowo Tomasz Szotem. Tak, także jeżeli macie ochotę i czas, to bardzo was proszę i zapraszam. To jest naprawdę ogromny fan zrobienia czegoś dobrego, tak po prostu się robi. A na przykład jak się samym programem zająć, to też prawda. O tak. Tak, jak się okazuje, jest program do ogarnięcia. Właśnie te spotkania mają być tak, że na jednym spotkaniu coś konkretnego trzeba nauczyć. Wiesz co, to znaczy tak. My chcemy skorzystać z doświadczeń grupy w Krakowie, która to robi. Grupa się nazywa Web Muses, ona organizuje Race Girls i później organizuje robocze. I jak się okazuje, u nich działają w ogóle 2 modele. Spotyka się 5 osób z coachem co tydzień i robią losowe rzeczy, z którymi każdy przychodzi w tym tygodniu, bo po prostu programował sobie po godzinach. Natomiast podejrzewam, że tutaj nie będzie akurat na razie taka grupa działała, bo nie mamy na tyle zaawansowanych osób, które już by same programowały i miały problemy muszące.
Raczej w tym momencie będziemy robić te grupy takie, że po prostu przychodzi się i się realizuje jakiś tam materiał przez kolejne tygodnie. Ale też a potem jeszcze częściej się spotykać z ciebie właśnie, wtedy wychodzę z labu, odeślę, będzie miał 2 miesiące tego kampu. Ale już myślę, że jesteśmy elastyczni co do formuły. Znaczy jesteśmy, tak, jesteśmy bardzo elastyczni co do formuły, i to, że było się dostosować do potrzeb, więc jakoś tam się morfujemy w coś większego, mam nadzieję. Ile osób potrzeba? Ile osób potrzeba, jeśli chodzi o grupy robocze? Tak. Myślę, że nieskończoną ilość. To bardzo dużo. Tak, generalnie... Znaczy w sensie ile osób jest chętnych do kontynuowania tej nauki po realizacji? Wiesz co, teraz to podejrzewam, że 2 grupy, ale jak tylko napiszemy o w internetach, to na Redzgers aplikuje 300-400 osób za każdym razem. Więc tak, unlimited amount generalnie mamy. Redzgers ma dobrą kartę najwyraźniej i po prostu wszyscy tam chcą być. I podejrzewam, że te robocze też będą miały tyle właśnie jak my. A kiedy chcecie dorobić, chcecie dorobić w ciągu tygodnia? Znaczy... To się umówicie. Ale raczej w ciągu tygodnia, typu godzina 18, bo pracowo. Tak po prostu jedna z zajęć dodatkowych. Zamiast jednego fitnessu w tygodniu, to po prostu... Boże, promujesz po prostu niezdrowy typ życia, tak? Raz jeszcze więcej, tylko butelę zamiast... Pozostałe 4 razy w tygodniu, to masz mówić. Dobra. Znaczy, tak, myślę, że to też kwestia odgadania się, bo ważne, żeby uczestniczki miały też czas. Tak, kontakt. Generalnie... Tak, to się przyda. Gdzie planujecie się spotykać? Jeszcze raz co? Gdzie planujecie się spotykać? No więc... Freebase. W swoim biurku, tak? Ale Freebase, ale generalnie jest mnóstwo miejsc, gdzie można się spotykać, bo są miejsca prowadzone przez fundację albo jakieś takie przychylne na firmę. Mamy niemało sponsorów na Redzgers i podejrzewam, że każdy z tych będzie w stanie dać miejsce. Także jeżeli będzie taka sytuacja, że są chłopcze, są dziewczyny, nie ma miejsca, to my szybko znajdziemy jej biuro. Dobra, dzięki. Pozwolę się być chętni, żeby było coś wgłosić. Półletni to tam. Patrzysz na mnie. Tak patrzę. Dobrze, to jeżeli nie, to bardzo wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy InBase za eksperymentalny sponsoring tych, którzy przyszli odpowiednio wcześniej, żeby się do właśnie. Wydaje mi się, że no dobra, nie widzę po prostu twarzy, które mogły nie dostać żetonu. Następnym razem spróbujemy się produkować więcej tych żetonów. Ale też bardzo zachęcamy, jeżeli ktoś chciałby nas sponsorować z linki, to też jakby myślę, że jest to całkiem sympatyczny sposób na kontaktu z społecznością, bo taki dosyć... Taki przez żołądek do serca. Tak, do serca, do żołądku tam zależy. Ale ogólnie bardzo zachęcamy i przypomnę jeszcze moją prośbę dla tych, którzy być może nie zwrócili uwagi na nią na początku, albo nie mieli okazji słuchać jakiegoś powodu na początku. Jeżeli ktoś by chciał pomóc, bardzo fajnej organizacji, mieszka tutaj, hostuje nam grupę i jest w ogóle super, to potrzeba postawić aplikację Fix My Street, która jest gotowa, open source'owa aplikacja, oni mają gotowy serwer, trzeba tę aplikację ustawić na tym serwerze, odrobinę zmodyfikować HTML, żeby też już jakby pod gotowy projekt i wrzucić tłumaczenia, które też już są przygotowane. Drobny twist, aplikacja jest w Perlu, ale myślę, że każdy z nas chciałby się tego nauczyć. Myślę, że jeżeli ktoś nie chciałby robić tego pro bono, a to oni bardzo mały jakiś tam budżecik mają, więc też poznają to bardzo w ten sposób sobie dorobić. To zaczynamy część socjalną. Tak jest. Bardzo wszystkim dziękujemy. Zapraszamy. Jeszcze